No kochani, zaczyna się, jak to było, Olszyna wygrała? 1-0, czyli Olszyna wygrała, tak? Czyli Olszyna ma 9 miejsce, Grzesiu 10 miejsce ma, dobra. Kochani, my już w tym momencie rozpoczynamy kochani, relację naszego ćwierćfinału. Będziemy grać z Futbol Akademii Bogatynia. Gutek dzisiaj, kochani, bawi się z Łużycami Lubań. Dziękujemy panu Grzesiowi jeszcze raz, będę to podkreślał, kochani, dlatego że to dzięki niemu znaleźliśmy się, kochani, tutaj na tej wspaniałej imprezie i mamy okazję się pobawić. Słuchajcie, no muszę powiedzieć tak, warunki fizyczne są zdecydowanie, kochani, po stronie Bogatyni, szczególnie tutaj tył, gdzie zabezpieczają bramkę. Proszę bardzo. Bardzo żywa bramkarz, przed chwileczką mieliśmy na kanale pozdrowienia od niej. Natomiast no, myślę, że przed żadnym meczem nie można mówić, że jesteśmy na spalonej pozycji. Aczkolwiek myślę, że faworytem tej potyczki na pewno nie jesteśmy, kochani. Łużyce Lubań w roczniku, teraz na hali w roczniku 2006. Natomiast przeciwnikami naszymi jest 2005, kochani, także już podkreślałem to na jednym z wcześniejszych filmików, kochani, że rok czasu różnicy, jest to naprawdę sporo różnicy w tym wieku, to jest inna motoryka, to są inne kości, to jest inna praca mięśni, często gdzieś to widać przy przepychance, przy kochani, takich prędkościowych sprawach, przy jakichś tam zwodach. Często ten rok różnicy jednak widać. Ja przypominam, że my z Gutkiem mieliśmy okazję, uwaga, aj, fajna akcja była, fajna szansa. Gutek, graj, cofnij, jest, ziemia. Aj, nie spodziewał się Gutek tej piły, szkoda troszkę. Guciu, ty graj, nie sędziuj. No, troszkę tutaj niepotrzebnie, jakby był przygotowany do meczu, myślę, że lepiej by sobie z tą piłką poradził. Natomiast on nie był przygotowany do meczu, tylko do decyzji gdzieś tam, że ich szukał racji. Natomiast kochani, myślę, że to nie nasza rola. Owszem, można zawsze podnieść rękę, zasugerować sędziemu. Często jest tak, że sędzia nie widzi i kto jest również pewniejszy swojej decyzji, w sensie kto głośniej krzyknie, kto mocniej pokaże, to czasami ma wpływ na również na... Oj, to było bardziej podanie, myślę, nie strzał. Natomiast no... Natomiast kochani, tak jak mówię, no... 9 minut, nie jest to dużo czasu, kochani. 9 minut, jedna z tych brygad będzie grała w finale, czyli o pierwsze, drugie miejsce tej imprezy. No byłaby to wielka sensacja i niespodzianka. Staram się nie patrzeć na to emocjonalnie, nie pompować balonika, kochani, dlatego że naprawdę traktujemy ten turniej w ramach zabawy. Owszem, chcielibyśmy bardzo ekipie z Łużyc pomóc, kochani, osiągnąć jak najfajniejszy sportowy wynik. Natomiast no wiemy, że jesteśmy tutaj jako 2006. Jaka piła! Jest! Oj, wystraszył się. Szkoda. Nic się nie stało, kochani, ale mieliśmy fajną szansę. Mieliśmy fajny swój moment, kochani. No, zapachniało to bramą. Fajna prostopadła piła od Gucia, kochani, taka troszkę po wysokim koźle. No, piłka nie jest piłką halową, czyli w tym momencie jakby bramkarz. O, właśnie. Tak jest. Staram się, tak jak mówię, patrzeć na to na spokojnie, nie emocjonować się za bardzo, kochani, ale no też kocham to, oni chcą wygrywać, ja lubię oglądać zwycięstwa, kochani, no na tym polega piła nożna. Daj! Bądź czujny. Będziemy mieć próbę strzału. Brawo! Piła szła poza bramę. Gutek ją... Jest! Zamykaj! Brawo! Jest! Brawo! 1-0! Piękna akcja! Brawo! Ale świetnie to zrobili. Gutek głową wrzucił do rogu. Wydawało się straconą piłkę. Natomiast ta piłka wraca z powrotem. Gutek strzela w bramkę na 1-0. Pomóż, Guciu! Pomóż!
Nie, kochani, teraz to już włączą mi się emocje niepotrzebnie chyba, dlatego że zobaczmy, ile do końca spotkania. Mamy jeszcze kupę meczu, 4 minuty 18, kochani, także no muszę powiedzieć, że piękna piła! A i znowu halówka, kochani, siadłaby ładnie pod nóżkę, natomiast piłka ta, no właśnie tak nam się odbija, także brawo, brawo. Kochani, chyba na razie zakończam komentarz, dlatego że miałem się nie emocjonować, miałem na spokoju pooglądać ten meczyk, kochani, dlatego że naprawdę chłopcy osiągnęli wiele. Moim marzeniem było, żeby tutaj dzisiaj wyjść z grupy, żeby pomóc ekipie z Lubania, kochani, wyjść z grupy, a tu się zanosi na... Uwaga! Przez tył graj szybko! Szybko, za długo wrócą! Czego zatrzymujesz grę? Za długo! Za długo, nie zatrzymuj, szkoda! Cyk, cyk i gol był! Fajne, fajne. Kochani, miałem się nie emocjonować, przepraszam. Nie lubię się udzielać, nie lubię się włączać, natomiast no jak gdzieś gramy systemem pucharowym, czyli wychodzimy z grup, dopóki jesteśmy w grupie, to gdzieś te emocje u mnie są takie dosyć spokojne. Natomiast jeżeli zaczynamy tą fazę, to ty grasz, Guciu, wasza piła! Mamy oddaną piłkę, kochani, dlatego że piła była absolutnie nasza. Natomiast, no myślę, że nie o to chodziło w tym oddaniu piłki. No ale dobra. Mamy rzut rożny, czyli troszkę szkoda, bo z własnej akcji, ale no tak się gra, kochani, fair play. Tam nie poradził sobie chłopczyk. Natomiast zawodnicy z Bogatyni, no jak najbardziej. Patrz, ale teraz u nas szczęście, ja cię kręcę. To był słupek, ale szczęście. Ładny mecz, trenerze. Jeszcze raz! Daj! Oj, to była fajna piłeczka. Czemu ja się wtrącam, kochani? Jeszcze raz was przepraszam, moi widzowie i piłkarze na boisku. Dlatego, że to jest piękny mecz. Fajnie Gutek przerywa akcję. No już teraz, kochani, Gutek nie będzie walczył, myślę, o kolejne bramy, ale bardziej o trzymanie wyniku. Dlatego, że wynik 1-0 w tego typu grze promuje jak najbardziej nas. Natomiast zobaczcie, brawo! Brawo znowu Gutek. Świetnie. Nie daj! Uff. Kochani, na zegarze minuta 55. Uff, ja cię kręcę. Przepraszam. Jest piła nasza! Nasz aut, nasz! Super! Masz ruch, super! Gutek, na strzał być! Na strzał masz, Gutka! Aj, słupek, fajne, cwane, brawo! Wracają! Wracaj! Wracaj! Super, bramkarz to blokuje, kochani. W takich sytuacjach ten czas leci tak powoli, kochani. Ja cię kręcę, kochani. Nie wiem, czy ten fał był, czy nie, Gutek. Jedna minuta do końca. Uwaga. No, chłopcy mają naprawdę i uderzenie, i warunki fizyczne, ale bramkarz jest niemożliwy. Mówiłem, że to kozak, kochani. No brawo, brawo, brawo. Słuchajcie, naprawdę bez względu na to, co chłopcy dalej ugrają, to frajda i przyjemność dla nas być częścią tej wspaniałej drużyny. Tym bardziej, że, kochani, przypominam, to jest rocznik 2-6, młode wilki, a walczą naprawdę, kochani, jak równy z równym. Wyszło! To wyszło, panie sędzio. Szkoda. Szkoda, bo to wyszło. Dobrze. Nowy Gutek walczy. Graj, graj, graj. Brawo. Ale walka, kochani, nieprawdopodobne. 15 sekund do końca. Przerwać. Przerwać. Jak się kręcę, mamy finał, brawo, mamy finał, jest,
Niesamowite, kochani. Ale się udało. Wiesz co, Gutek cię pokonał, ale to nic, wybaczysz mu. Raz się wygrywa, raz przegrywa. Słuchajcie, gratulacje, zrobiłeś fajną robotę. Gratulujemy. Naprawdę. Słuchajcie, chłopcy, gratulujemy. Świetny meczyk. Naprawdę szczęście było po naszej stronie. Brawo, trenerze. Naprawdę piękny mecz. Zagraliście super zawody. Piątkę dawajcie. Fajny meczik. Brawo. Jeszcze raz. Gratulacje, Guciu. Aleś tam uratował tą głową gola. Super. Najpierw se dograłeś, ona wróciła i wbiłeś. No super. A jak się grało? Super. Teraz odpoczywaj, bo przed wami finał. Panie trenerze, gratulacje. Dawaj piątkę. No świetnie to rozegrane technicznie. Super. Brawo. Gratulujemy. Dla was powodzenia. Młode wilki pograły, teraz starsze wilki, kochani, Łużyce 2-5 grają ze Skorpionami. Januszku, powodzenia, życzymy jednym i drugim. Zobaczymy, kochani, nam się już na razie finał ułożył dobrze. My czekamy na swój meczyk finałowy, kochani. Ale się nam fartło, co? Nie mieliście szczęścia na koniec, Bartuś, ale bardzo dobry meczyk zagraliście. Powodzenia. Także jeszcze raz dziękujemy ślicznie, kochani, za przekaz. Do zobaczenia. Spotykamy się jeszcze przy meczu finałowym. Super. Ale mi łapki chodzą, kochani. No powiem wam szczerze, naprawdę jeszcze raz, moim apetytem było, żebyśmy pomogli tutaj drużynie wyjść z grupy, pobawić się, fajnie zagrać. Tymczasem naprawdę robimy, myślę, fajną, w moim odczuciu, niespodziankę i to taką, słuchajcie, no dosyć sporą. Do zobaczenia w finale.